Cmentarz założony w 1823 roku. Obecnie na tym terenie brak jakichkolwiek śladów jego istnienia. W pobliskim zarośniętym rowie leżą kawałki porozbijanych podstaw nagrobków. Widoczne od strony rowu słupy to najprawdopodobniej pozostałość po ogrodzeniu. Odnaleziono fragment podstawy, na której widzimy 5 hebrajskich liter. Niech dusza jego związana będzie w węzeł życia. Powyżej dolny fragment niemieckiego epitafium. Urodzony w Oleśnicy 3 października 1859, zmarł w Lądku Zdroju 13 sierpnia 1886. Każdy, który go znał, kochał i szanował go, ubolewa nad jego wczesnym odejściem. W 1417 roku istniała już w Oleśnicy synagoga. W 1530 roku w znanej drukarni Chaima Schwarza wydrukowano pierwszą książkę żydowską w krajach niemieckich. W 1880 roku mieszkało tu 330 Żydów.